Państwa i kolejna sprawa, którą, z którą chciałbym Państwa zapoznać, to jest protest wyborczy dotyczący wyborów przewodniczącego zarządu osiedla nr 8 w Chojnicach. Ja mam projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca, czyli z najbliższej sesji. Protest pana Pepińskiego został uznany za zasadny. Orzeczono nieważność wyborów. Zespół, który został powołany na ostatniej sesji, badał sprawę i stwierdził, co następuje. W wyniku analizy bezspornie stwierdzono, że osoba wpisana na liście obecności z uprawnieniem do czynnego i biernego prawa wyborczego, pierwsza pozycja na liście obecności, a która brała udział w głosowaniu, została wykreślona z rejestru wyborców i wpisana w innej gminie ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba ta potwierdziła telefonicznie w obecności członków zespołu fakt niezamieszkania na terenie osiedla nr 8. Ponadto wątpliwość budzi udział w głosowaniu kilku innych osób. Tu już zespół nie napisał, jakie wątpliwości i ilu osób, ale fakt jest taki, że wybory muszą się odbyć powtórnie do dnia 30 czerwca. Proszę Państwa, cała ta sprawa to jest moim zdaniem kompromitacja co najmniej jednego sekretarza. Albo sekretarz Wajlonis źle tłumaczył ordynację wyborczą, albo pani sekretarz z Urzędu Gminy, pani Majkowska, źle zrozumiała, czy może uczestniczyć w tych wyborach, czy nie może uczestniczyć. Bo teraz mamy efekt taki, że wybory musimy powtórzyć. To jest moje osiedle. Ja w tym zebraniu samym uczestniczyłem, natomiast w akcie głosowania nie, bo musiałem wyjść. Musimy te wybory powtórzyć. To jest już kolejny taki przypadek w krótkim czasie. 4 lata temu była podobna historia, gdy no, osoba związana ogólnie mówiąc z obozem władzy nie potrafiła się pogodzić z porażką i również złożyła protest. Było powtórne wybory na osiedlu Małe Osady. Mamy powtórkę z rozrywki. Że Bartek wygrał, prawda? No tak, wtedy wygrał nasz kolega Bartosz Bluma. Mamy powtórkę z rozrywki. Takie działania powodują no, na pewno spadek zaufania mieszkańców do samej instytucji wyborów, do osób przeprowadzających te wybory, do osób nadzorujących te wybory i do osób, które głosowały no, z tego, co wynika niezgodnie z obowiązującą ordynacją. Trudno jakoś no, coś jeszcze więcej powiedzieć, ale no, takie historie nie powinny mieć. Czy podłoże polityczne? Trudno mi powiedzieć. No, nie chciałbym tutaj dalej iść. Pan Graszczyk jest członkiem platformy. No, może inaczej. Każdy ma prawo złożyć protest. Tylko co jest jeszcze zastanawiające, że proszę Państwa, zarządzono powtórnie tylko wybory przewodniczącego zarządu, nie członków zarządu. Przecież w głosowaniu na członków zarządu brały udział te same osoby. Tam, ale czy ten jeden głos miał wpływ na wynik? Nie wiem, no ale zgodnie z literą prawa powinny być unieważnione i jedne i drugie wybory. Takie jest moje zdanie. Kiedy ma wpływ na decydujący? Ja powtarzam, nie uczestniczyłem w wyborach. Nie wiem, czy tam była po tym już kombinacja jednego głosu. Natomiast tak, to prawda. Jednym głosem tak. I teraz mamy na taką historię, że drugi raz muszą być te wybory powtórzone. Czy będzie frekwencja? Trudno powiedzieć, bo przecież wszyscy wiemy, że powtórzone wybory zawsze tam mniej ludzi przyjdzie, a może by uda się zmobilizować więcej ludzi, no ale to już rodzi pewien niesmak. Czy jest to podtekst jakiejś... Prokuratura tylko może też... Nie, postawcie się jakąś wykładnię prawną tego przypadku. Czy można głosować, może inaczej, ja bym dał. Ja faktycznie w danym miejscu, ale będąc zameldowanym? Chciałbym teraz, na pewno będę uczestniczył w wyborach i chciałbym już oficjalnie teraz usłyszeć, kto może głosować, a kto nie może głosować, no żebyśmy nie mieli powtórki z rozrywki. Ale pan sekretarz mówił o tym na zebraniu. Tak, nie ma ja nie uczestniczyłem. Nie ma, znaczy ja może akurat, bo ja tym tematem swego czasu nie interesowałem, nie ma jednoznacznych wytycznych, tak, czy dokładnie precyzujących w statucie miasta i statucie osiedla, tak? W statucie Rady Miasta i statucie osiedla, precyzujących w jaki sposób trzeba zakwalifikować danego mieszkańca do tej społeczności osiedlowej. I tutaj rzeczywiście są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że jeżeli nie ma tego w akcie niższego rzędu, to szukamy tego w akcie wyższego rzędu. Czytaj ordynacje wyborcze do rad gminy, powiatu i tak dalej, czy do Sejmu. I wtedy kluczowym będzie rejestr wyborców z danego osiedla. Tak? Rejestr osób, które zamieszkują, niekoniecznie będzie się pokrywał z tym rejestrem wyborców. Tak jak było to w klasycznie w normalnych wyborach, gdzie adres zameldowania niekoniecznie świadczy o tym, że ta osoba jest dopisana do rejestru wyborców w wyborach powszechnych w tym konkretnym miejscu, gdzie jest zameldowana. Tak się może zdarzyć. Ktoś, kto mieszka do tej pory, załóżmy, jest formalnie zameldowany załóżmy w Szczecinie, ale mieszka, przebywa tu,
ma pobyt czasowy i się dopisał do list, do spisu wyborców na przykład w Fonicach, będzie w każdych wyborach ewidencjonowany w Fonicach. I to jest zgodne z literą prawa. I to jest, mówię, jedno tłumaczenie. Drugie tłumaczenie, to, którego użył bodajże pan właśnie Wajnowin w czasie tego chyba samego spotkania na tym osiedlu, kiedy na pytanie, kto może głosować, a kto nie może głosować, powiedział, że to jest właściwie nie jest sprecyzowane i to zależy od woli właściwie osób, które zamieszkują, które chcą po prostu udzielić głosu, które czują się mieszkańcami tej społeczności. Bo faktycznie no, społeczność osiedlowa, ktoś może się czuć tym mieszkańcem i wtedy faktycznie dowolność jest, po pierwsze, dowolność jest niesamowita, jest to formą nieprecyzyjne, bo równie dobrze można właściwie autokarem przywieźć połowę jakiejś wioski, tak? No bo ona się czuje mieszkańcem tego osiedla. No, teoretycznie może dochodzić do kuriozu. W Dębowicach tak było, jak wygraliśmy. No i w prawyborach na rynku w ubiegłym roku. No, PSL zresztą potwierdzony później w wyborach. Dlatego mówię, tutaj akurat rzeczywiście te przepisy są nieznaczne. To też jest dobry powód, żeby może rzeczywiście te statuty osiedlowe, które już wymagają zmian od wielu lat, żeby w końcu rzeczywiście to systematyzować, żeby nie dochodziło w przyszłości, tak, do takich Panie Bartoszu, tylko pytanie, bo w statutach sołeckich, zaznaczam, w komisjach skrutacyjnych nie mogą brać udziału członkowie rodziny. Tak, to jest kandydata. A natomiast w pana, jakby to nazwać, osiedlu, zgodnie z prawem, nie? No była właśnie odwrotna sytuacja. Tak, sytuacja jak najbardziej, bo to zresztą tak... Czy będzie pan wnioskował, znaczy pan nie z rady, przepraszam, czy PiS będzie wnioskował o zmianę tego zapisu? Powiem tak, na pewno byłby to zapis pożądany, tak? Bo nie ukrywajmy, żeby z komisji protekcji nie były osoby spokrewnione. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o społeczności osiedlowej, tam bardzo często mamy do czynienia z członkami rodzin, którzy zamieszkują, nawet sporo osób mogą stanowić w takiej społeczności osiedlowej, tak? Więc z jednej strony zapis jak najbardziej słuszny, ale z drugiej strony komisja skrutacyjna nie działa sama, tak? To jest zawsze grupa osób, więc myślę, że tutaj nawzajem się będą pilnować i szukać tych rozwiązań, żeby one były oczywiście jak najbardziej zgodne z literą prawa, tak? I potem te wyniki, które... Czyli problemem jest, komisja skrutacyjna głównie między innymi chodzi o to, żeby sprawnie przeprowadzić proces liczenia głosów i sam proces głosowania. Ona no, też nie ma jakiejś możliwości wpływania zbytnio na sam wynik wyborów. Oczywiście, jeżeli by to miało przyczynić do większej przejrzystości, jestem również za takim zapisem, jak jest to w gminie Chojnice.